Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj zrobię sobie jeden albo dwa multisamony na nowym banerze, gdzie są, jest podwójna szansa na SSR oraz opiszę celebrację, jak jest teraz. Więc zaczniemy od summonów, żeby było pierw ciekawie. I bardzo się zastanawiam, czy to w ogóle cokolwiek robić. Generalnie nikomu za bardzo nie zachęcam do tego, ponieważ wszystkie polecane nie są za bardzo ciekawe. Znaczy, no te akurat są jeszcze ok, ale nie ma co. Poza główną LR-ką, no to są same takie dodatki. A nawet baner Dokkan Festival z Vegetą i Goku nadal jest aktualny, gdzie są dwie LR-ki bardzo dobre i reszta kart takich średnio mocnych, a nawet na nim mówiłem, że nie ma co aż tak szaleć. Więc troszeczkę mam opory co do samonowania na tym banerze. Tym bardziej, że nie lubię legendarnych samonów. No i też dlatego zrobię summon, bo ich nie lubię, bo po prostu nie mam za dużo LR-ek, które są no, w generalnej takiej puli. No właśnie, jest podwójna szansa na SSR-ki, czyli jest też podwójna szansa na LR-ki, których tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, chyba 25, więc już się całkiem dużo tych LR-ek namnożyło. Z nich wszystkich, no nie mam nic takiego, God Goku bym na przykład chciał, to by była fajna sprawa, no ale zobaczymy. A, Goku, Freeza, Angel. Nie wiem, czy w sumie w jakichś drużynach się ich nadal używa, ale można by było wylosować. Więc dwa summony, wydaje mi się, tak jak teraz patrzę, 100 Dragonstone'ów, no niby mam dużo, ale ostatnio ich aż tak dużo nie dają. Więc, o, jest SSR-ka niezbyt ciekawa. On na japońskim serwerze dostał do Kana, znaczy Eza, na całkiem dobrego, ale i tak bym go raczej nie składał. Ja jestem fanem tego drugiego Kaiokena. Jest LR-ka Baby Vegeta. Jest dobrze, jest LR-ka. A, jeszcze za multisamon dostajemy nowego takiego Gohana, który jest do podbijania superataku. Baby Vegeta. Ja go nie miałem, o. Myślałem, że go mam. Także fajnie, nowa LR-ka. Czy ja go gdzieś będę używał? Nie wiem, czy będę, ale na pewno nie jest tragiczny, więc fajnie się może przydać. Dobra, lecimy następnym. Ale w ogóle nie było jakiejś takiej wow animacji, a tu proszę, legendarne. Więc no jest spora szansa na te legendarne. I no niby to jest taki właśnie plus. O, wirus tam leciał i w ogóle dużo tych postaci. Ale to jest takie czyste losowanie fajnych postaci, ale nie takich głównych jak dla mnie. Ja to dużo bardziej wolę jakiegoś dobrego lidera. No i właśnie to też mnie w nowej LR-ce odstrasza, bo to jest lider tylko 130% i dobra, ma bardzo dużo ataku, może sobie z Goku w Movie Heroes naprawdę dużo uderzyć. Jego już chyba mam na 100%, ale... No ale właśnie nic poza tym jak dla mnie. Także dużo ataku i na pewno byłby dobry, ale lider... O, Vados. Vados też jest ok, ale postacią... Vados, co ona robiła? Za duży opis, ale ogólnie coś tam supportuje. Także generalnie ok. Nie spodziewałem się dużo więcej, szczerze mówiąc, z tych summonów. Tak jak mówię, nie bardzo zachęcam do nich, ale no, jest dużo LR-ek, więc to jest taki troszeczkę, no, no może coś bardziej nieprzewidywanego wpaść. Jakby Baby Vegety się nie spodziewałem i jest. Dobra, a co mamy za kampanię? Merry Christmas, o to jest summon. Skupiono, w ogóle mamy nowe tło. Jak nie wiecie, gdzie wchodzimy, to w menu. Wallpaper settings i tam ustawiamy, a ją dostaliśmy po prostu w giftach za zalogowanie się. Także fajnie, dostaliśmy też czerwony Dragonstone i ostatnio z miesiąc temu też był Dragonstone, czy troszeczkę ponad, więc jest też filmik, gdzie opisywałem te postacie, co warto z tego wybrać, więc tam raczej odsyłam do niego. Generalnie wszystkie są ok postacie, ale nadal bym się skupił, nie wiem, nad czerwonym Gogetą, chociaż Int Gogeta ma Esa na japońskim, więc ciężki wybór. No to może tego bym wybrał, jeżeli nie macie, bo on jest bardzo fajny w pewnych sytuacjach, redukuje obrażenia, ma dużo defa. Fajna sprawa. A co mamy jeszcze generalnie poza tym? Długie ładowanie i tak, kampania. No praktycznie do nowego roku będzie. Prawdopodobnie i tak w nowy rok dadzą jakiś samonik.
Co dziwne, ja bym jakby chyba zawsze też było na święta tak typowo, że ten 24, czy który to tam jest dzień dokładnie, jakiś summon. Teraz dali tak dużo z wyprzedzeniem. No zobaczymy, może coś jeszcze dadzą, ale generalnie raczej warto trzymać Dragonstone na coś nowego. Dobra, czyli możemy sobie coś tam kupić, Dokkan Festival, no wybór postaci za God Dragonstone. Ten summon, który już robiliśmy, Elder Kaję bym spasował, trzymajcie Dragonstone na coś innego, Elder Kaję już łatwiej można zdobyć, jest dużo Extreme Z Battle z Kay Kaliflą. Tam głównie używamy postaci super, nieważne jaki kolor, niby tam mamy dwóch przeciwników na końcu AGL i fizycznego, więc warto sobie to jakoś dobrać i najlepiej Representative of Universe 7 kategorię, bo ona jest tam polecana. Nie jest to chyba ciężki S, z tego co patrzę, jeżeli wszystkie S super karty można tam używać, ale no jeszcze go nie grałem. Na dole mamy XMZ Area z postaciami z Peppy Girls, z tego ostatniego eventu. Właśnie, jeżeli nie przejrzeliście tego Split Love Magic Gears Fighters eventu, to nie odblokowuje wam się ten XMZ Area. Jeżeli potrzebujecie jakiejś postaci do Peppy Girls, można to zrobić. Ja i tak zrobię, bo nie są to najgorsze postacie, wątpię, że gdzie się użyje, ale jak na Peppy Girls są naprawdę dobre. Explosive Chain Battle, jeszcze wam pokażę mój team, jaki wybrałem. No, Dokkan Eventy, niektóre, Super Guy, no to taki story eventiki kolejne otwarte, nic nowego. Saiyan Trio, tam były SSR-ki z własnymi potencjał orbami, tu też nie najgorsze. Kurczę, myślałem, że coś źle kliknąłem. Jest ok. I Extreme Zatara to też właśnie do tych postaci z tego eventu. Ogólnie tych opis evencików już był, więc nie mam co się powtarzać. A to poniżej, co tutaj jest, już jest od dłuższego czasu, więc nie ma aż tak dużo. Generalnie to jest trochę zabawy z tym Extreme Z Battle, Extreme Z Area. Z summonem raczej bym się wstrzymał. Jak widzieliście, można trafić LR-ki. Jest to duża szansa jak na LR-ki, ale bym się raczej wstrzymał. I trzeba coś wybrać za czerwony kamień i tyle tak naprawdę. A, jeszcze ten battle wam miałem pokazać, więc na nim też nie zapomnijcie o nim, bo jest to szansa na dodatkowe orby. Jeszcze nie mam ogarniętego aż tak teamu. No dopiero co to weszło, więc no po prostu wybrałem to co można. Generalnie Realm of Gods kategoria. I zobaczymy co później będzie. Na razie tylko 77 milionów. Widzę po wynikach innych, że nie jest tak łatwo tutaj wbić ponad 100 milionów, ale może później się to jakoś rozkręci. Także no. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.